Szanowni Państwo, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, drodzy uczestnicy dzisiejszych uroczystości. My serdecznie dziękujemy Wam za to, że przyjęliście zaproszenie na naszą ziemię tomaszowską, powiatu tomaszowskiego, miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z wielką serdecznością Wam tutaj witamy. Chciałem powiedzieć, że na terenie Tomaszowa i na terenie powiatu tomaszowskiego macie wielu przyjaciół wśród osób, którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych. To wielkie ukłony zarówno dla Pani Jaros, jak i dla Pani Przewoźnik, które są animatorkami tego ruchu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu Tomaszowa Mazowieckiego. Serdecznie Paniom za to dziękuję w imieniu starostki i Pana Prezydenta. A Wam, drodzy uczestnicy, jak Pani już to Przewoźnik mówi, powiedziała, wielkim sukcesem jest to, że jesteście tutaj dzisiaj i naprawdę się z tego powodu cieszymy. Ale druga sprawa, rywalizacja sportowa wymaga od Was zachowania pewnych reguł. I tych reguł zachowania w duchu fair play życzę Wam na dzisiejszej olimpiadzie. Życzę, żeby zwyciężali najlepsi z najlepszych, bo wszyscy jesteście bardzo dobrzy. Czwartą ogólnopolską olimpiadę osób niepełnosprawnych Tomaszowiada 2009 uważam za otwartą. Proszę Państwa, to jest nasza czwarta olimpiada ogólnopolska Tomaszowiada 2009. No tak zwyczajnie powiem, że ten początek był tak jak wiele innych spraw. Stwierdziliśmy, że skoro my możemy jeździć do innych warsztatów na olimpiady, na różne sportowe spotkania, święty czas, żeby i u nas powstała, może nie olimpiada, może inne spotkanie, ale zaczęliśmy od olimpiady. Uważamy, że jak się od wielkiego zaczyna, to jest lepiej. I jest to czwarta olimpiada sportowa ogólnopolska. Uczestnicy na dzień dzisiejszy mamy, proszę Państwa, 18 drużyn z różnych części Polski. Gdzie się zrodził pomysł? Oczywiście na warsztacie terapii zajęciowej. Ja i kadra, kierownik warsztatów, postanowiliśmy, że dlaczego my mamy, można i u nas. I tak to się zaczęło. To witamy tutaj, jesteśmy z warsztatów terapii zajęciowej w Rudniku. To są pierwsze warsztaty w Polsce na terenie wiejskim. Po raz pierwszy uczestniczymy w takich zawodach, ponieważ 1 listopada dopiero było oficjalne otwarcie 2008 roku naszych warsztatów. I pierwszy raz. Nasi zawodnicy w tym roku będą reprezentować i przygotowywałam ja, Ewa Jędrzejczyk. Jestem fizykoterapeutą, a zarazem nauczycielem wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, więc mogę współpracować ogólnie, rozwojowo, prawda, i pomagać nie tylko rehabilitacyjnie, ale i sportowo, co najbardziej jest dzieciom potrzebne. Mamy konkurencje takie. Na 100 metrów dziewczynki, 200 metrów dziewczynki, rzut piłeczką palantową, szachy, warcaby i pchnięcie kulą. Naszym kierownikiem jest pani Małgorzata Piwowarska, prezesem pani Danuta Korycka, bo to jest też bardzo ważne, ponieważ to są pierwsze warsztaty. Tu dziewczynki, nie wiem, jak się czujecie. Biorą udział, proszę bardzo, powiedzcie, w czym bierzecie udział. W warcabach. No dobrze, dobrze. Nie mam wcale żadnej trewy. Mam nadzieję, że wygram. Mamy również osoby niepełnosprawne z dużymi i upośledzeniami. Właśnie jeden z chłopców, Jarek Szymor, będzie brał konkurencji 50 metrów. Nie wiadomo, czy ja mu nie będę musiała pomóc, ale mamy również zespołem Downa, też na 50 metrów, rzut piłeczką, zespół Downa, czyli upośledzenia są spore. Pierwszy raz zobaczymy, proszę trzymać za nas kciuki. Ja też jestem, ja mam też również tremę. Po raz pierwszy, bo to jest dla mnie wielkie wyzwanie. Podczas czwartej ogólnopolskiej olimpiady osób niepełnosprawnych Tomaszowiada 2009 zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach. Bieg 50 metrów, bieg 100 metrów kobiet, 200 metrów mężczyzn, skok w dal, pchnięcie kulą, wyciskanie sztangielki, rzut piłeczką palantową, a także rozgrywali turnieje szachowe i warcabowe. Poszczególne konkurencje przeprowadzali sędziowie lekkiej atletyki, między innymi z ogniska TKKF ZNP, a także przy przeprowadzeniu tych konkurencji tu na stadionie pomagała młodzież klasy pierwszej C, z pierwszego liceum ogólnokształcącego,
A wychowawczynią tej klasy jest pani profesor Jolanta Janicka. Mamy uroczystość zakończenia 4. Ogólnopolskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Tomaszowiada 2009. A pani może do następnego razu. Okej. A fotoreporterzy to... Duże brawo! Cały stadion bije brawo! Chwila dla reporterów, najszybsi panowie dzisiaj. Czekaj, poczekaj jeszcze chwilkę, tak, tak. Niech przejdą, albo to tego. Renuś Justynkę do przodu daj. I Krzysia też. Justynka, o właśnie. Grodzi teraz się przesuną. Czyli główki naszykować, o! Teraz ogromne brawa! Można też różne okrzyki wydawać! Tak? Dziękuję.
jeszcze raz, duże, duże. Ale ja jestem przewodnikiem, że grałem, to nie ma być trudny, wiecie, nie wiem tak. Hey!